Powiem wam, że spotkałem chyba trzech łowców z rzędu. I kolejny łowca. Wiecie, co mnie pociesza? To, że w momencie, w którym wejdzie nowy dodatek, to wyrzucą Emerald Spellstone'a. W ogóle wszystkie Spellstone'y. Co prawda ja moim druidem także stracę kamień. Właśnie ten, który teraz dobrałem, ale myślę, że najbardziej na tym ucierpi łowca. Bo nie ukrywam, że te wilki są strasznie mocne i tak jak mówiłem już niejednokrotnie, nie ma za bardzo jak ich skontrować. Dlatego też liczymy na to, że zanim je wystawię, ja będę miał jakiegoś tamta po swojej stronie. No, siema, siema. Witaj, witaj. Łowco. Kurczę, no niestety ręka nie jest najlepsza. Bo tak naprawdę połowa, właściwie trzy z tych kart mi nie będą w tej grze przydatne, przypadkiem, przynajmniej na początku. Nie ukrywam, że drugie dębowe przyzwanie by mi się bardziej przydało. Ewentualnie drugi Spellstone. No ale może nie będzie tak źle, tym bardziej, że w drugiej turze nie użył żadnego sekretu. Ryle. Dobra, mamy taunta. Bo nie ukrywam, że nie chciałbym marnować mojego Spellstone'a na tego niedźwiedzia. Seriously. Dobra, ale tak czy siak zmarnował zabójczy strzał na coś małego. Myślę też o tym, czy by nie wyrzucić tego stwora, który niszczy sekrety stali. Co prawda spotykam dużo łowców, ale tak naprawdę sekrety łowcy to jest to, co mi przysparza najmniej problemów. W większości przypadków mogę tak naprawdę po prostu nie atakować, zakładać sobie armor, a mój przeciwnik ma założone sekrety, jak nigdy nie zatriggeruje, po czym kończą mu się karty i się poddaje. Więc sekrety to myślę jest najmniejszy problem dla mnie. Cierp tak, jak cierpią dzikie ziemie. Dobra, on nas postraszył, to i my go postraszymy. Teraz się będzie zastanawiał. Dobra, jest naturalizacja. Ja atakować nie będę. Po co triggerować pułapki? Dobra, nie ma Hafera. Nie ma Hafera, więc jest okej. Zamaszysty cios podwójny. Czy on mi jest do czegoś potrzebny? Dobra, najpierw chciałem sprawdzić, czy przypadkiem tam nie ma zamrażającej pułapki. Niestety nie. Jakbym wiedział, ten zaatakował drzewkiem 3 na 6. No dobra, trudno. Na kolejną turę w razie czego mamy smoka. Co prawda smok nie niszczy wilków, ale mój przeciwnik na razie użył tylko jeden sekret, więc może nie będzie źle. Okej. Dobra, wiem, że nie jest to zamrażająca pułapka, więc możemy to zniszczyć drzewkiem i smokiem. Więc tak też uczynimy. Okej. No i nie za bardzo mam co używać w kolejnych turach, więc fajnie by jakby teraz nam wystawiał milion sekretów, ja bym mojego agenta wystawił i tak naprawdę wszystkie sekrety by Ciort strzelił. Dobra, i zaczyna się zabawa w wilki. Więc myślę, że tak, dobierzemy sobie dwie karty, bo jednak chciałbym mieć coś do używania na kolejne tury. O, jest Malfurion, całkiem spoko. Co tam miałeś? Wężową i wędrowny potwór. Czyli takie standardowe. Dlatego jeszcze jest wybuchowa pułapka i szczurza pułapka. I będzie cały zestaw. Łowcy 2019. Okej. Okay. Kolejna strzała z przynętą. Nie no, myślę z racji tego, że mamy już tak naprawdę 10. turę. A my nadal mamy pełne punkty życia, to myślę, że raczej tego pojedynku nie przegramy. Bo musiałoby się stać bardzo dużo złych rzeczy, żeby to przegrać. Dobra, póki nie ma sekretów, to pójdziemy na face. Najbardziej w tym matchupie przydałby mi się ten spell Lich Kinga Defend Decay, który zadaje 3 punkty obrażeń wszystkim stronnikom. Bo to jest idealna jedna z niewielu kart, która traduje się z jego wilkami. Jest jeszcze Hellfire Warlocka i Smog Kapłana. No ale oczywiście jako druid nie mam dostępu do tych kart. A Defend Decay się sprawdza całkiem nieźle.
Dobra, jest Rogdelar. W sumie jakbym teraz o, niestety, chciałem powiedzieć, że jakbym teraz dobrał... Sekret jakiś, czy co? Jak powiem wam, walki w Hearthstone są niezbyt zaskakujące. Dobra, jest Tygrys. Ale na razie z Tygrysem poczekamy. Zrobimy po prostu tak. Wystawimy Malfuriona. Zarzucimy sobie dwa pająki z trucizną. Głównie dlatego, że nie chcę potem ożywiać krabów 1 na 5 moim Hadronoxem. Aczkolwiek jest to na strzał z przynętą zły wybór, no ale miejmy nadzieję, że jakoś mi się uda tego uniknąć. Tym bardziej, że już dwa takie zaklęcia użył. Co prawda nie jest to strzał z przynętą, ale tak się jak zabił pa... Serio? Czemu cokolwiek mówiłem? No dobra, zaczyna się robić nieciekawie, bo nie mamy żadnych tauntów. Pomyślmy, 4, 6. Nie, no tego nie mogę użyć, bo mi zabraknie many. Ja chcę zrobić tak, dobrać sobie kartę. Wiecie co, my to użyjemy? Gotowe. Użyjemy z tego względu, że chcę Hadronoxa. 5, 9, uderzy mnie za 11. Wow! Za trochę więcej. Za jeszcze więcej. Ała? Uff. Dobra, zniszczmy to, co mogę. Z czym się oberwie przy tym. Dobra, myślę, że to zbijemy. Zawsze to mniej punktów obrażeń dla niego. Teraz problemem może okazać się Vol'jin. Więc liczę na to, że go nie ma. Jeżeli nie użyję Vol'jina, to najprawdopodobniej w kolejnej turze wystawiam niedźwiedzia plus... Dobieranie karty z armorem. Kurde, kolejny taunt. Masakra. Ała. Jeszcze jeden sekret. No, to raczej ci się nie przyda z racji tego, że jesteś spellhunterem, jak już zauważyliśmy. Kurde, nie wiem. Dobra, dobierzmy kartę. Dobra, załóżmy sobie armor. I zróbmy tak. Kurczę, nie wiem. Dobra, zabijemy niedźwiedzia i założymy sobie armor. Nie chcę striggerować jakiejś dziwnej pułapki wężowej, ewentualnie pułapki z kobrą po jego stronie, więc po prostu zrobimy tak. Dobra, kolejny sekret. Tutaj mnie nasz przeciwnik nie zaskoczył. Postanowiłem rzucić do talii rycerza śmierci Malfuriona z tego względu, że on zakłada sobie 3 armora. Czyli mało tego, że kontruje moc specjalną łowcy, to jeszcze każde użycie Hero Power dodaje mu jeden punkt życia. Więc tak naprawdę byliśmy na 5, teraz mamy prawie znowu 30. A ten co już taki pewny, że wygra, czy o co chodzi? Dobra, zróbmy tak. Jestem ciekaw, czy jest tam jakaś zamrażająca pułapka. Bo nie zawsze łowcy ich używają. Mam nadzieję, że się będziemy musiał wilkami wytradować. Sekretny plan. Oczywiście, bo za mało sekretów. No tak jak mówiłem, akurat sekrety to jest to, co mi sprawia najmniejszy ból w walkach z łowcą. Skończyły mi się karty. Dobra, niestety skończyły mi się karty, więc trzeba tutaj trochę przejść do ofensywy. Dobra, zniszczmy Hadronoxa. No! Weź! Zamknijże się! Patrzcie, jaki pewny zwycięstwa.
Czy jest coś bardziej satysfakcjonującego niż świadomość, że wygra się w momencie, w którym przeciwnik jest pewny zwycięstwa? Więcej sekretów. Do widzenia, Hafer. Dobra, wiemy, że ma zmyłkę. Wol'jin, nie wiem, czy to jest błąd, czy to było tak zaplanowane przez Blizzarda, ale fakt, że ta karta nam spoileruje, jakie sekrety ma przeciwnik. Wow! Coś te strzały z przynętą przyciągają hafery. Okej, to było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie hafery po jego stronie. Dobra, jest jadowita pułapka. To co chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest zaplanowane działanie, ale używanie Zul'jina spoileruje, jakie sekrety ma przeciwnik. Więc nie wiem, czy to tak powinno działać, no ale dla mnie spoko. Tak, wszystkie strzały z przynętą poszły na jego stronników. Dla mnie spoko. Jak widzimy, jest zamrażająca pułapka. Więc trzeba mieć to na uwadze, jak będziemy atakować. A nie ukrywam, że chcę, żeby w tej turze zginął mój tygrys. Dobra, więc zamrażającą pułapkę zatriggerujmy z drzewkiem. I teraz tak. Przede wszystkim musimy zniszczyć tygrysa, żeby wrócił do talii. I żeby dał dodatkowy efekt agonii mojemu trupicielowi. Okej. Biję w takiej kolejności, bo chcę sobie poczyścić stołu trochę. Spoko. Hop. Hop. No dobra. I trupiciel do kolekcji. Hadronox plus tygrys astralny. I teraz my go trochę powkurzamy. Dobra, zostało mu 6 kart. Za ich pomocą raczej nas już tutaj nie pokona. Tak, po raz kolejny widzicie, dlaczego postanowiłem, że niedźwiedzie amańskie są bardzo dobrym wyborem w mojej talii. Bo tak jak mówię, nie jestem agrodekiem, więc na szarży mi nie zależy, ale zryw umożliwia mi super efektywne trady. No i co, Zul'jin? Jestem ciekaw, bo teraz nawet możesz mi bić swoją mocą specjalną po mordzie, a ja i tak będę się leczył za 3. Aha. No, biedny Lich King. No i co? Dobra. To trupiciel po raz kolejny. Dodatkowo ulepszona moc specjalna druida od razu ulepsza mój spellstone. Więc podwójnie fajnie. No i co teraz? Coś czuję, że zaraz czeka cię kolejny zestaw tauntów po mojej stronie. Mistrzowskie zagranie. Uwielbiam spotykać łowców, ewentualnie inne face agrodeki. Znaczy, inaczej. Uwielbiam spotykać łowców, ewentualnie jakieś agro face deki, które już we wcześniejszych turach są pewne swojego zwycięstwa, po czym kończą właśnie taki tutaj kolega z naprzeciwka. No, pokaż, jaki łowca jest overpowered. Zmarniejesz. Zaprezentuj. 3 karty. Chyba się obraził. Ojej, biedny Rage Quita zrobił. Nie ma nic satysfakcjonującego niż łowca, który robi przez nas Rage Quita.